Zbliżają się wakacje, na zewnątrz robi się coraz cieplej. Niektórzy z nas już zaplanowali swoje wyjazdy, a jak swoje dni wolne spędzali bohaterowie świata według kiepskich? Tego dowiesz się w dzisiejszym materiale. Standardowo proszę o komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Zapraszam do oglądania. Paździochowie. Paździoch w odcinku Lato w mieście wspomina, że każde wakacje spędza tak samo. Idzie na pielgrzymkę. Były jednak lata, kiedy razem z Heleną wybrali się w inne miejsca. Jednym z nich był Lądek-Zdrój, skąd wrócili zupełnie odmienieni. Podobnie było w odcinku Klątwa Tutenchama, kiedy to paździochowie odwiedzili Egipt. W 1996 roku wybrali się do Bombaju. Wycieczka mogła skończyć się tragicznie, bo Marian chciał zepchnąć swoją żonę ze skały. Nieco mniejsze doświadczenia związane z wakacjami miał Boczek. Oczywiście jego pamiętne wybieranie się na wakacje i wyraz do Paryża na Eiffela pamięta chyba każdy. Ale warte zainteresowania są wakacje Boczka z czasów jego dzieciństwa. Jeździł wówczas na wieś do babci Jasi, gdzie przyglądał się sielskiemu krajobrazowi polskiej wsi. Wakacje kiepskich to przede wszystkim wyjazdy na wieś do wujka Władka. Tak było chociażby w odcinku 296, gdzie oprócz Haliny i Fertka gośćmi wujka Władka byli również paździochowie. Ale bardziej niż samymi wyjazdami, Ferdek w pewnym momencie zajął się organizowaniem wakacji innym ludziom. Chodzi oczywiście o odcinek Lato w mieście, w którym Kiepski założył swoje biuro podróży o nazwie Bajka. W ofercie znalazły się m.in. wakacje w supermarkecie, wakacje na ławce w parku i wakacje w miejskiej toalecie. Ale najlepsze wakacje miał oczywiście chiński turysta we wspomnianym odcinku Lato w mieście. Spędził je z Kiepskimi w ich mieszkaniu. Więc jeśli nie masz jeszcze pomysłu na to, jak miło spędzić wolny czas urlopu lub wakacji, zrób jak Chińczyk i spędź go z Kiepskimi. A wy jak lubicie spędzać wakacje? Wolicie zostać w domu, czy wyjechać gdzieś w Polsce, czy za granicą? Dajcie znać w komentarzu.